to jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego MovieMag.pl. Przejdźmy może do blockbusterów. Który z tych wakacyjnych hitów byś wyróżnił w tym roku? Z wakacyjnych? Tak, z tych wysokobudżetowych, skazanych na sukces komercyjny. Kurczę, tylko myślę, co wyszło w tym roku z tych takich wysoko... Pomóż mi szybko. Kapitan Ameryka, Spider-Man, Kapitan Ameryka. Godzilla, tak. Strażnicy Galaktyki, nie. Planeta Małp, X-Men, Czarownica, a może Żółwie Ninja. Guardians of Galaxy, tu nie ma wiesz, dużo do wspomnienia, bo to jest tak fantastyczny film i sam sukces Marvela, który jest w stanie wypromować film o marce, o której nikt nie wie. Nikt nie wie, bo tak naprawdę ja czytam mnóstwo komiksów, ale Guardians of the Galaxy, oczywiście słyszałem o tym, ale nikt by się w tym nie przejmował, nikt tego nie czytał, bo to była tak osierocona historia, że nawet nie warto było po to sięgać. I nagle przychodzi Marvel i robi z tego tak niesamowity film, że wow. A Kapitan Ameryka? A Kapitan Ameryka... On już nie miał takiej dobrej prasy, prawda? Jak Strażnicy Galaktyki. On już nie miał takiej dobrej prasy. Tak, ja myślę, że nic po Strażnikach nie będzie miał już tak dobrej prasy, bo jak czytam na przykład ostatnie recenzje zwiastunów z Age of Ultron, to gdzieś tam się pojawia, widzę już ten taki, że to nie są Guardiansi. To już to gdzieś coś ten takie... Okej, okay, że nie przeskoczą już, tak? Nie? Gdzie coś taki ten element, bo oni grają taką straszną, smutną nutę na Avengersów kolejnych. I widzę, że to już świat po Guardians of the Galaxy już nigdy nie będzie taki sam. No tak, strzelili sobie w stopę, zrobili za dobry film, nie? Za dobry film chyba, no. Za dobry film. Ale co nie zmienia faktu, że Kapitan Ameryka też mi się bardzo podobał. Jest dużo negatywnych opinii, ale mam wrażenie, że on był dobrze nakręcony. Marvel sobie znalazł fajny pomysł na całą serię swoich filmów, bo on robi kino gatunkowe i osadza je w kinie superbohaterskim. Czyli Kapitan Ameryka w tym wypadku to jest rasowe kino szpiegowskie. Szpiegowskie, tak, jak najbardziej. No. Sam Robert Redford w jednej z głównych ról jest takim swoim ukłonem w stronę klasyki. Takim bondowskim złem. Ja muszę powiedzieć, że największe wrażenie zrobiły na mnie pościgi samochodowe w Kapitanie Ameryce. Skojarzyły mi się ze sceny na ulicach, na autostradach, strzelaniny, tak. I pościgi z gorączką Michaela Manna. Fajnie nakręcone, fajnie pokazane. Tam wydaje mi się nie było praktycznie w ogóle efektów specjalnych, w sensie CGI, tylko to wszystko się naprawdę działo na ulicach. Rozbijali prawdziwe samochody. Tobie zdaje się spodobała się scena w windzie. Mi najbardziej spadła ta w windzie, tak. To jest taka scena, że wiesz, że zaraz to przysłowiowe gówno uderzy w wiatrak i wiesz i wszystko, widzisz jak on obserwuje i zaczyna łączyć i wiesz, i taktycznie i myśleć, tak, jak on z tego wybrnie, jak w końcu się dzieje, to jest dokładnie to, co oczekujesz, nie? Tą całą jatkę i piatykę. Świetnie nakręcona scena. A niesamowity Spider-Man. Teraz mi się podoba, bo właściwie od tego kapitana tak naprawdę widać ładnie, jak oni łączą wszystko w Marvelu, jak spinają swoje seriale, czyli tych agentów tarczy, jak łączą to pod komiksy, jak widać prowadzą to do kolejnych filmów i tak dalej, bo wiadomo, że Avengersi byli, ale tak naprawdę teraz widać po tym, jak oni to łączą razem. Jasne, to o tym jeszcze będzie, myślę, szansa kiedyś porozmawiać, bo ty masz taką wiedzę, że mógłbyś w zasadzie rozrysować już plany Marvela do 2020 roku i opowiedzieć po prostu, kto w którym filmie zginie, kto się pojawi, kto będzie dobrym, kto złym. To niesamowicie jest tego posłuchać. Nagramy, myślę, taki podcast ze spoilerami dla tych, którzy chcą posłuchać, jak się ta filmowa seria ma do komiksów. Nie będziemy teraz może w tą stronę skręcać. Za to powiedz mi, niesamowity Spider-Man 2. To jest ciekawy przypadek dla mnie. To jest film, który w Polsce miał relatywnie bardzo dobrą prasę, natomiast w Stanach został rozsmarowany i stał się jednym z kłopotów wytwórni Sony.
Dlaczego on się tak nie spodobał? Ja rozumiem, że tam był natłok czarnych charakterów. Ja rozumiem, że tam ten film był strasznie pocięty, też wyrzucano wątki na prędce po pokazach. Znaczy widać, że oni mieli ochotę zrobić z tego prolog do tej Sinister Sex. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale taki widać mieli już zamierzenie od samego początku. I w ostatniej chwili się wycofali z tego. I niestety widać to w tym, jak jest pocięty film. Widać po tym, jak wyglądał zwiastun, a jak wyglądał efekt końcowy, gdzie są sceny, których w ogóle nie ma, albo są jest Rhino, który się pojawia przez 2 minuty, jest w ogóle niepotrzebny w filmie. Absolutnie nie jest w żaden sposób, wiesz, tam potrzebny. Znaczy podejrzewam, że tak po prostu po pokazach fokusowych stwierdzili, ludzie im powiedzieli, znaczy, że jest za dużo przeciwników, ale skoro go już pokazali w zwiastunie, to musieli go gdzieś przesunąć, to przesunęli go nie, na sam. Nie, wiesz co, oni mieli dobrą scenę z tym małym chłopczykiem, wiesz, ubranym w strój Spidermana. Tylko pech chciał, żeby był Rhino też w tej scenie i po prostu musieli go pewnie jakoś gdzieś tam rozsmarować gdzie indziej. No dobra, niemniej, to jest bardzo zabawny film przecież, po pierwsze, moim zdaniem, z najlepszym możliwym wątkiem dramatyczno-romansowym, z fantastycznymi aktorami, którzy prywatnie są parą, jest cudowna chemia w tym filmie. Dlaczego to się nie podobało w Stanach? Czemu to się... Bo po pierwsze jest tam mnóstwo baboli takich, wiesz, komiksowo-filmowych. Mnóstwo. Ktoś nie odrobił ewidentnie zadania. Po drugie, wzięli historię bardzo ważną dla Spidermana, bo śmierć Gwen Stacy jest chyba moim zdaniem najważniejszym, bo to kształtuje całą postać, wiesz, Spidermana i to, co on robi, wiesz, w przyszłości. I to właśnie połączenie z tym jakimś takim, wiesz, Rhino i z tym Elektro, który jest tak drugorzędnym, wiesz, złym bohaterem. To jest koleś, który, wiesz, napada na jakiś taki, wiesz... pomniejsze banki. On nigdy nie był ważną postacią, a jest zrobiony w tym filmie. Tak, to był niby główny zły, a w zasadzie... zły, który się zmienia później gdzieś tam w elektrowni, wiesz, czy jakiegoś wielkiego. To w ogóle ale żadna historia za nim nie szła. W ogóle cię to nie obchodziły, te jego losy, to czemu... No. Czy on to było zasadne, co on robił, czy nie. Totalnie chłodny dla mnie. Tak. I te sceny właśnie gdzieś tam, wiesz, z tym zielonym goblinem, które też do niczego tak naprawdę nie prowadzą, a to też są ważne sceny, bo one kształtują to, jak będzie się ta nienawiść między właśnie Osbornem a Parkerem później kształtować. I sceny gdzieś tam w jakichś laboratoriach, gdzie są pokazane kolejne części tej złowieszczej szóstki, tamten sprzęt, który też pewnie już nigdy nie zobaczymy, bo złowieszcza szóstka pewnie nigdy nie powstanie. Taki straszny miks, wiesz, takich rzeczy, które tam się znalazły, a nie powinny być w ogóle w tym filmie. On powinien być całkiem inaczej opowiedziany. Myślisz, że to zaważyło, tak? Tak, ja myślę, że tak, no. No dobra. Trochę mnie to nie przekonuje, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że aż tak bardzo taki przeciętny widz, no... aż tak bardzo analizował. Ale nawet przeciętny widz mi się wydaje, że nie był jakoś zachwycony, bo tak naprawdę tam się nic nie działo w tym filmie, oprócz, wiadomo, sceny na tej dzwonnicy, gdzie umiera Gwen Stacy. Tak poza tym było strasznie tak przeciętnie, no. No dobra, tu się nie zgodzimy. Ani Spidermana za dużo. Chociaż były fajne, naprawdę nakręcone te ujęcia, jak on się nam śmiga między budynkami. On był momentami niezły technicznie, ale ogólnie był strasznie wymieszany z jakimś takim drugim filmem, który miał pewnie powstać za nim i to totalnie go gdzieś tam ściągnęło. No po prostu, wiesz, to jest twój ukochany bohater, przyznaj to i poczułeś, że gdzieś coś nie gra i dlatego ci te negatywne uczucia do potęgi, mówię, któreś ci podniosły. Znam się na komiksach, więc widziałem babulę, po drugie ukochany bohater i tak dalej, ale no... Widzisz... Sam Raimi się przyznał, że ten film, który nakręcił ze Spider-Manem, był strasznie słaby. A nie, myślę, że tak. Za parę lat też się przyzna reszta osób, że zgwałciło Spider-Mana już na swoją interpretację. Ja go dalej lubię, ale ja też go lubię bardzo przez względ na reżysera Marka Webba. I to jest troszkę postać tragiczna, bo gość przywędrował z kina niezależnego z 500 dni miłości. Od razu dostał nagle ogromny budżet na te blockbustery o Człowieku Pająku. I tak naprawdę troszkę był marionetką. On faktycznie widać jego rękę w tych wątkach bardziej dramatycznych. Natomiast z samych dodatków na Blu-rayu wynika, że on tam miał bardzo niewiele do powiedzenia. Tak naprawdę... Słuchaj, jakichkolwiek byś nie słuchał, czytał albo oglądał wywiadów z aktorami, którzy opowiadają o tym okresie, gdzie nakręcali Spidermana 2, to cały czas jest ten taki...
ten ich taki, że coś było nie tak, wiesz, na tym planie. Cały czas coś było masakrycznie nie tak i oni mają albo taki smutny, albo ten taki uśmiech taki, wiesz, że nie mogę ci powiedzieć, ale jakbym ci powiedział, stary, to byś się załamał, co tam się działo na tym planie. Co bym nie oglądał? W tych mailach zdaje się też wyciekły jakieś historie, że główny aktor nie chciał brać udziału w spotkaniach promocyjnych, nie chciał, odmówił przyjazdu na kolację z szefem Sony właśnie. Być może tak, w związku z nie najlepszymi wspomnieniami po realizacji. No nic, no ja ten film lubię. Jeszcze a propos tego tragizmu, przypomina mi się jedna rzecz, to jest naprawdę fascynująca historia. Jeśli ktoś z was ma dostęp, to warto sobie kupić ten film na Blu-rayu. Tam w scenach usuniętych jest na przykład cała historia, cała scena wycięta, gdzie, to też żaden spoiler, myślę, ponieważ całość tych dwóch części zasadza się na tajemnicy śmierci ojca Spidermana. A okazuje się w dodatkach, że oni nakręcili scenę, w której ten ojciec żyje. I tak naprawdę cała ta historia filmu miała w zupełnie inną stronę się potoczyć. On miał się na końcu filmu pojawić. Nagle, Peter cały czas cię obserwuje, jestem tutaj. No, ale okazało się, że po pokazach testowych widzowie stwierdzili, że wzruszeń w filmie jest za dużo. Jedna decyzja producentów, ciach, wątek wylatuje. Także to ale też to pokazuje. To też taka historia, gdzie w tym okresie nie było Parkerów, wiesz, w Nowym Jorku, więc nie wiem, dlaczego miałby ojciec sam zostać i gdzieś tam na końcu się, wiesz, ujawnić. Wiesz, to tak jakby w Batmanie nagle się pojawił, wiesz, Bruce'a gdzieś w którymś filmie, nie? Scena to jest nakręcona, jest fantastycznie zagrana, jest naprawdę wzruszająca. No, ale no... no, ale to ciekawostka. Tak, niesamowity Spider-Man. Godzilla również podzieliła widzów, a w zasadzie nie podzieliła. Raczej zdania były mniej przychylne niż bardziej, prawda? To prawda, no ja jestem raczej po tej stronie, którym bawiłem się okej w kinie, nie? Bo ciężko się nie bawić na Godzilli źle, ale film był dla mnie bardzo słaby. Nie tego się spodziewałem tak naprawdę. Mhm. Dużo jakichś takich, za dużo głupot, wiesz? No tak, króciutko można powiedzieć, fatalne, moim zdaniem, fatalnie rozpisana historia, tak sztampowa, tak, jak tylko mogła być. No. Ale to jeszcze mogę zrozumieć, oglądając wszystkie Godzille, wiesz, z lat wszystkich, to jeszcze mogę powiedzieć, że oni chcieli tak troszkę uderzyć w nutę takiego kiczu, ale to widać, że oni się starali, wiesz, widać, że oni chcieli jak najbardziej, żeby to miało ręce i nogi, a wyszło im niechcący, wiesz, na odwrót, wiesz, taki straszny, strasznie zepsuty kicz, sztampowo strasznie, no. No, mnie irytowały i decyzje bohaterów, i skróty fabularne, natomiast nie mogę odmówić Godzilli uroku wizualnego. Moim zdaniem tam są sceny perełki. Cały film jest nakręcony subiektywnie z punktu widzenia, czy większość filmu aż do wielkiego finału, z punktu widzenia ludzi, którzy gdzieś tam w tle widzą wielką nogę Godzilli, czy widzą efekty jej spustoszenia i te miniatury, czy na gdzieś w nocy, kiedy oni chowają się przed potworem na moście, czy na moście w San Francisco, czy na przykład scena samego już skoku w finale do muzyki Ligetiego z Odysei Kosmicznej. Tak, ma takie, są te win. Czy na lotnisku w Honolulu, to są małe miniatury, które można by wyciąć gdzieś, pokazywać, zmontować osobno z tego filmik, arcydzieło kina katastroficznego. Nie? Tylko wyrzucić tych bohaterów, tego nieszczęsną rodzinę i nawet Briana Cranstona, który jest przecież całkiem fajnym aktorem, a tutaj no nic nie miał do grania. No nie miał nic do grania, no. Jeszcze te takie paskudne dorysówki na początku filmu. Tak, elektrowni. Ta elektrownia, która jest tak masakrycznie dorysowana, że po prostu aż w oczy bolał. Dokładnie. No to na razie nam wychodzi, że ten rok nie był fantastyczny w kinie superbohaterskim i w kinie wysokobudżetowym. Czy poza Strażnikami Galaktyki coś jeszcze z tych... może Na skraju jutra albo Ewolucja planety małp? Na skraju jutra to jest... Czyli mówisz o Edge of Tomorrow. Tak. Live, Die, Repeat. Okej. Okay. Tak. To jest film, który zmienił tytuł, gdy wyszedł na płytę, się pojawił. Świetny film. Myślę, że niedoceniony. Myślę, że on kiedyś wypłynie jeszcze raz jako taki kultowy. Z głupim zakończeniem. O, jedynie tyle, jeżeli mogę się przyczepić. W końcu przeczytałeś tą książkę, bo rozmawialiśmy przy okazji premiery pół roku temu i mówiłem ci, że tam jakieś historie są pozmieniane w finale, do którego się obaj przyczepialiśmy. Nie czytałeś w końcu tej książki, ale sam koncept tego dnia świstaka w połączeniu z jakimiś takimi mechami i tak dalej, to wyszło świetnie w tym filmie. To było naprawdę fantastyczne.
No, do tego stosunkowo niewielka ilość efektów specjalnych, komputerowych, tylko autentycznie kręcili w naturalnych, często dekoracjach na tej plaży. Wielkie lądowanie a la Normandia. Mieli prawdziwe egzoszkielety, prawdziwą broń, prawdziwym piachem po twarzy dostawali. No to widać pieniądze w to włożone. No też było im łatwiej, bo to się w zasadzie działo w jednym miejscu przez pół filmu, nie trzeba było budować tylu planów. No i Tom Cruise w zasadzie zmienił trochę wizerunek, bo nie wiem, czy możesz się nie zgodzić, ale moim zdaniem tutaj zagrał bardzo ze swoim wizerunkiem. No, grać tchórza, faceta od PR-u, który na początku jest chicken. Tak? Jest, nie da się uniknąć. To jest fajna rzecz. Myślę, że Tom nie uchodzi za skromnego i za takiego, który ma o sobie niewielkie mniemanie, więc to było odważne. Fajny zabieg. Zgadza się. Ewolucja planety Małp. Ja bardzo lubię ten film. Nie wiem, czy ty sobie cenisz tą poprzednią część, genezę. Cenię sobie bardziej niż Tom. Naprawdę? No to będzie fajnie. Bo sam ten origin, powiedzmy, samo to powstanie wyszło fantastycznie. Odnowienie marki, wiesz, było lepsze niż się spodziewałem. A ten już był taki bardzo już przewidywalną fabułą. Nic specjalnego mnie tam nie zachwyciło w tym filmie, naprawdę. Kurde, to taki kasus Boyhoodu będzie. A już scena, wiesz, małpy kontra czołg, już siedziałem, wiesz, miałem twarz zasłoniętą. Okej, no faktycznie te sceny akcji, ale to no, w pierwszym filmie też były no, chyba najsłabszym elementem. Ciężko się ogląda małpy z karabinami biegające i strzelające, ale nie zrobiło na tobie wrażenia te początkowe parędziesiąt minut, to niezwykle odważny i zabieg z tym, żeby głównymi bohaterami uczynić małpy już w którymś tam stopniu, stadium ewolucji, które potrafią okazać o wiele więcej uczuć niż te nam znane. I w zasadzie oglądamy, nie wiem, przez pół godziny film bez aktorów ludzkich, no tak, bez dialogów. Bardziej mi się podobało to, jak samo to jego powstanie, powiedzmy, od tego, wiesz, eksperymentu w laboratorium poprzez naukę i tak dalej, niż samo już takie akcja i praktycznie sama akcja, no. No ale jak nie cieszyło cię to oglądanie ich w takim codziennym życiu? No tak, w Boyhoodzie cię nie cieszyło codzienne życie, to w Planecie Małp też cię nie cieszyło. Idź do kąta. Oglądanie codziennego życia, nie? Swoje za okno. No nie, no żartuję, ale faktycznie pierwsze ten część mi się podobała bardziej niż druga. Ja jak oglądałem, bo to jest prosta historia, bardzo bym powiedział prosta. Natomiast miałem nieodparte wrażenie, oglądając ten film, że myślałem sobie, że on jest tak strasznie uniwersalny i pokazuje, jak bardzo ludzie między sobą nie potrafią się dogadać i jak często przez jakiś jeden głupi gest czy niezrozumienie można dojść do tragedii. Bo ten film pokazuje konsekwencje czegoś takiego. Nie? Jak widziałem tych ludzi i te małpy, które wzajemnie próbują się zrozumieć, robią podchody, to widziałem raz czy ze sceny politycznej, z różnych stron ludzi, No taki okay. Bardzo polski film był, myślę. No okej. Okay. Dlatego nie zrozumiałem. Dla mnie zbyt przewidywalny, wiesz, ta fabuła, żeby nic mnie nie zaskoczyło, wiesz. Czy coś jeszcze z tych wysokobudżetowych? Może o X-Menach chciałbyś coś powiedzieć? Już wspominaliśmy coś o nich, ale... O X-Menach wspominaliśmy. Pamiętam też, że się kłóciliśmy o nich. Tobie się nie podobały, mi się bardzo podobały. Tak, X-Meni są na liście moich największych zawodów, bo ja miałem ogromne oczekiwania po poprzednim filmie. Matthew, powiedz mi, jak się wymawia jego nazwisko, Matthew Matthew Vaughn. To jest twórca Kick-Assa, którego ubóstwiam. I on potem zmajstrował fantastycznych X-Men pierwsza klasa, którzy mieli świetne tempo, też mieli bardzo epizodyczną budowę. Ale to było odświeżające w tym kinie blockbusterowym. Było granie z konwencją, lata 60., James Bond, Zimna Wojna, Szpiedzy, w tym w środku tego Mutanci. Ale tutaj też było tego sporo. Kupa śmiechu, a do tego, co najważniejsze, relacje między mutantami, które napędzały tą historię, te problemy, które ich trawiły, tego, czy ile są w stanie poświęcić, nie wiem, dla miłości. Gdzieś ten problem na przykład
Mystique wspomnianej wcześniej, granej przez Jennifer Lawrence, która, mhm. która była gotowa poświęcić, w związku ze swoim jakimś kompleksem, poświęcić te moce, które posiadała, za które inni ocenili. Postanowiła to położyć na szali, żeby wyglądać jak człowiek. Sporo było takich dramatów w obrębie tej grupy, które tą historię napędzały i moim zdaniem kompletnie ten nowy film został tego pozbawiony. Przyszedł z powrotem Bryan Singer, wpieprzył znowu tonę akcji, często niepotrzebnych scen i pozbawił ich tej motywacji. No, konflikt między Michaelem Fassbenderem a Jamesem McAvoyem to było tło, to było jakieś echo tych poprzednich pojedynków intelektualnych z poprzedniej części. Jennifer Lawrence nie istniała, chodziła i próbowała kogoś zabić przez cały film. Finał, jakiś absurd, kto próbuje stadion baseballa gdzieś przenieść, no jakieś... Fatalne było to moim zdaniem. No i w środku rodzynek, czyli scena w kuchni z Quicksilverem, to yep. myślę, że gdybyśmy robili ranking scen roku, byłaby na pierwszym miejscu. Idealnie zmontowana i gdzie bohater z mocą tak spowolnienia czasu biegnie dookoła kuchni, majstrując przy ochroniarzach, którzy próbują ich go zatrzymać. Tak, tak. Zwłaszcza w takim połączeniu z muzyką, gdzie on zakłada słuchawki, zamyka oczy i po czym zaczyna robić totalny rozpierdziel w zwolnionym tempie z muzyką klasyczną. Miałem wrażenie, że wtedy na chwilę Bryan Singer się rozchorował. Matthew Vaughn wrócił na stołek. Pokrótce. Nie mam aż tak złych odczuć. Mi się podobało to, że był taki bardzo też szpiegowski film zrobiony. On miał te takie sceny, powiedzmy, X-Menów, ale on je zamykał gdzieś tam w tych takich etapach, powiedzmy, w przyszłości, gdzie oni się dużo dają, ale w tych takich, powiedzmy, teraźniejszości oni wszyscy byli gdzieś tam ubrani normalnie i próbowali raczej tych sentinelów gdzieś tam metodą taką, wiesz, szpiegowską, wiesz, załatwić niż walcząc. To mi się podobało. Nie przeszkadzało mi też przerzucanie stadionów przez magnet. Dla mnie była to takie może skierowane faktycznie do Amerykanów, ale taki popis mocy, nie? Zniszczenie Jasne. Jakiegoś takiego kultowego obiektu i przeniesienie go na biały dom, wiesz, narzucenie go, wiesz, zamknięcie białego domu w stadionie, wiesz, gdzie jest rozrywka i tak dalej, nie? To też taki symbol. Także nie mam aż tak złych odczuć jak ty. Rozumiem. Ja chciałem w takim razie jeszcze powiedzieć o filmie, który mnie osobiście najbardziej w tym roku, w minionym roku gdzieś poruszył, który ty też nie widziałeś, tak, numer jeden. Mama, który teasowałem ci wielokrotnie, to jest film kanadyjski. Xavier Dolan, 25-latek. Dopiero wchodzi u nas do kin teraz. Także mam okazję Wojtkowi zepsuć film, spróbuję teraz w ciągu najbliższej chwili. Słuchaj, no piekielnie zdolny nastolatek, znaczy nastolatek, już dorosły mężczyzna, ale 25-letni ulubieniec Cannes, w zasadzie każdy jego film ma tam premierę. No, zrobił film najbardziej przystępny ze wszystkich swoich dotychczasowych dzieł. Historia jest prosta na papierze, bo oto mamy dzieciaka, który ma ADHD, mamy jego matkę i mamy sąsiadkę, taki oto trójkąt. I jakby wyjściem dla historii jest to, że matka po jakichś tam perturbacjach bierze go z powrotem pod swoją opiekę. I oglądamy tak naprawdę takie życie codzienne tych ludzi. Jakie są wyróżniki tej historii? Po pierwsze, format obrazu. Film jest zakręcony w formacie 2:3. Czyli tak naprawdę jakby ktoś, można powiedzieć, komórką pionową, filmową. Ma to uzasadnienie dla tego psychofizycznego stanu bohatera, bo ludzie z ADHD czują się, podejrzewam, w jakimś sensie stłamszeni, tak? Nie mogą uwolnić tej energii, którą mają w sobie. Więc przy tym te kadry są fantastycznie skomponowane, to są dalej małe arcydzieła. Jest cudownie muzyka podłożona. Nie ma muzyki skomponowanej specjalnie, są piosenki, ale są tak inteligentnie podłożone. Masz Oasis, masz też Eiffel 65. masz okay. Wielki hit w Polsce, Blue, tak? Masz Andrea, okay. masz Andrea Bocelliego, masz w końcu Ludovico Einaudiego, to jest pianista, który gdzieś tam zasłynął, przynajmniej w Polsce, Nietykalni, francuska komedia, na którą miliony poszły. Zdaje się, jego muzyka tam dominowała i ludzie potem kupowali płyty na potęgę z tego filmu. Też się tu pojawia. I ta muzyka też jest podłożona niezwykle inteligentnie. W zasadzie, kiedy się pojawia, to albo w kontekście jakiejś sceny, czyli jest to
jakieś na przykład karaoke, na którym się dzieje dramatyczna jakaś scena. Czyli w obrębie filmu masz teledyski, w których znane ci piosenki ilustrują jakoś. No nie mogę powiedzieć co, żeby ci nie zepsuć filmu. Ale to jest niezwykle przemyślana konstrukcja. Dopieszczone to jest, tak jak mówię, pod każdym względem. No i aktorzy. Cudowni. Szczególnie matka. Wyczuwalnie jest w filmie, ja przynajmniej wyczuwałem, cały czas jakieś takie lekkie napięcie erotyczne między nią a synem i jeszcze sąsiadką, która w tym trójkącie się znajdowała. Natomiast nigdy to nie było wprost powiedziane i tak naprawdę ktoś inny, kto ogląda, mógł w ogóle na to nie zwrócić uwagi. To też jest sztuka. Także duże emocje. No i też dla kogoś, kto właśnie lubi kino, zabawę formą w kinie. To jest fajna historia. Także polecam. Mam nadzieję, że znajdziesz gdzieś w Chicago, że nie tylko w Los Angeles i w Nowym Jorku, tylko w większej ilości kin ten film się... Omówiłem ci, nie? O tym, że one się pojawiają tylko w dwóch miastach, jeżeli coś takiego wychodzi. Tak. No, jest Nowy Jork i Los Angeles. No ale do Chicago czasem też coś... Będzie, tak. To ma dopiero się teraz jakoś pojawić. Mhm. Okej, okay. To była mama, a pan Wojciech opowie teraz o filmie, który poruszył go tak bardzo, że już od mniej więcej miesiąca nie mogę się doczekać premiery, która u nas dopiero... Tylko o tym ci piszę. Tak, jestem indoktrynowany przez cały czas. Birdman. Tak. Czyli co, Alejandro G. Iñárritu, tak? Mówi, że teraz tak Alejandro się tytułuje. Alejandro G., on tak teraz chce, żeby ten, żeby go nazywać, tak. Czyli twórca Babelu, Amores Perros, troszkę słabszego Beautiful. Co to jest ten Birdman, Wojtek? Dlaczego ci skradł serducho i czemu mamy czekać? Birdman, historia jest dość prosta, bo jest to film, który opowiada o aktorze już podstarzałym, który kiedyś, za dawnych jego wspaniałych lat, był świetnym aktorem i grał w tych świetnych filmach jako Birdman, czyli postać przebrana w ten taki kostium super bohatera. I znudziło jej się to i w pewnym momencie swojej kariery powiedział, że już nie chce grać więcej Batmana, chce zrobić coś lepszego. I do tego czasu, aż właśnie teraz go widzimy, mu się to nie udało. Jest to jego pierwszy i widać, że ostatni, powiedzmy, sposób na to, ażeby odzyskać tą jego karierę. A dzieje się to przez wypuszczenie sztuki na Broadwayu, którą sam napisał, sam reżyseruje, a także sam w niej gra. To jest dość bardzo ambitnym przedsięwzięciem. A słuchaj, czy dobrze po zwiastunach widzę, że to jest trochę jak film w filmie, tak? Coś takiego? Film o robieniu filmu? Wiesz co, to jest film, gdzie widzimy, jak wyglądają kulisy. Wiesz, pracy na Broadwayu, zdecydowanie nie jest to film, wiesz, o filmie, bo nie tylko się dzieje, wiesz, w tym. To, co pierwsze odróżnia go od reszty filmów, to po pierwsze to, w jaki sposób go nakręcili. To jest zbiór takich długich 15-20-minutowych scen, pociętych w tak sprytny sposób, że nie widzisz w ogóle, gdzie są cięcia. I zabawa w tym filmie polega, jak
za pierwszym razem tego nie zauważyłem, ale za drugim razem, jak byłem w kinie, zacząłem szukać tych momentów, gdzie jest pocięty. Jest to świetna zabawa, bo często nie masz zielonego pojęcia, że gdzieś się już zmieniło, wiesz, w ogóle akcja i jesteś już w innej scenie. Tak płynnie jest to przedstawione cały czas. Tak płynnie działa kamera i tak świetnie jest poprowadzone, że nie jesteś czasami... Wiadomo, że są takie momenty, gdzie kamera gdzieś tam sięga na niebo i spada z powrotem i wiesz, nie, że no to tak jest to. Ale są takie gdzieś tam przejścia z pokoju do pokoju, gdzie nie jesteś w stanie w ogóle zauważyć, że już zmieniło się całkiem dzień, wiesz, czy pora dnia, czy wiesz, coś... Przyznaj się, ile razy teraz było, ile razy byłeś na tym filmie, przyznaj się. Byłem 4 razy. Tak. I idziesz 4. Piąty, tak? I na pewno gdzieś kiedyś jeszcze na niego pójdę do kina, póki go grają. Ale jest tam coś poza tym unikalnym elementem, czyli tymi zdjęciami? Do tego wszystkiego mamy oczywiście właśnie tego postać aktora, którego gra Michael Keaton, który jest idealnie dobrany, bo jest to oczywiście oczko puszczone w Batmana, którego grał, prawda, w latach 90. Okay. I zrezygnował, i ta jego kariera już nie była taka wspaniała po tym, jak przestał grać Batmana, aż właśnie do teraz. Więc mimo tego, że Iñárritu twierdzi, że Michael Keaton nie był wcale jego wyborem numer jeden na tą postać, to jestem przekonany, że ten film był po prostu skrojony, wiesz, napisany od Keatona, bo nie, jak widzisz go, to widzisz Batmana. Nie mogli wsadzić Batmana, bo to by było zbyt oczywiste, albo nawet naruszałoby pewnie markę Batmana, ale po prostu Batman. No to jest historia Michaela Keatona i jego, wiesz, potyczek, wiesz, po tym, jak zrezygnował z bycia Batmanem. Co ciekawe, pojawiają się tam oczywiście dziwne bardzo elementy, bo Michael Keaton i potrafi lewitować. Są sceny, gdzie on w samych majtkach lewituje w pośrodku swojego pokoju. Potrafi też rzucać przedmiotami, czyli ma jakieś takie zdolności telekinetyczne. Z tym, że cały film zastanawiamy się, czy tak naprawdę on to robi, czy jemu się po prostu wydaje, że on może robić takie rzeczy. To nie jest, wiesz, wytłumaczone przez początku filmu, więc mamy cały czas... Tak naprawdę, co się dzieje, nie, w tym filmie? Jakim cudem po prostu on lewituje, a teraz nagle gra w sztuce, a teraz znowu rzuca przedmiotami w swoim tam pokoju i tak dalej, i tak dalej. Po czym przez cały czas też słyszy głos Batmana. Ten głos Batmana jest zrobiony tak jak głos z Batmana, wiesz, Nolana. Jest, ma ten taki głos. Głos Batmana cały czas mu podpowiada, że powinien rzucić w cholerę wszystko to, co robi na tym Broadwayu. Że to jest gówno, ta jego sztuka, i nikt na to mu nie przyjdzie oglądać tego, i że powinien wrócić z powrotem do filmu i robić filmy wysokobudżetowe. Właśnie powinien kolejnego Batmana 5 nakręcić, bo to jest jego przeznaczenie, wiesz, nasze przeznaczenie. Więc on rozmawia z innymi osobami, cały czas ma gdzieś tego, wiesz, ten taki złośliwy gnojek, wiesz, Batman mu cały czas gdzieś za uchem coś, wiesz, coś podpowiada, takiego, błah. A poza tym właśnie to, jak jest nagrane całe ten, wiesz, te takie długie sceny z aktorami, i jak spróbujesz pomyśleć o tym, jak to było zrobione, wiesz, jak musiała być zestresowana ta ostatnia osoba ze sceny w 20 minucie, żeby nie zepsuć wszystkiego tego, co było do tej pory, wiesz, całego ujęcia. To jest po prostu niesamowite, jak pomyślisz o tym. Jak to Emma Stone się zarzeka, że to była fajna zabawa. Wcale nie czuła presji, ale to blefuje. Myślę, że blefuje, bo myślę, że tam każdy miał sporego stresa. Zwłaszcza właśnie jak grał w tych ostatnich minutach, a tam 15 minut, wiesz, wcześniej mógł wszystkim zepsuć, mimo tego, że było idealnie. Do tego wszystkiego muzyka, która jest grana tylko na perkusji. Nie ma żadnych innych dźwięków, jest tylko perkusja, i nawet czasami perkusista przechodzi, wiesz, z świata naszego do filmu. On gdzieś tam... Super. Przechodzimy przez jakieś pokoje i w jednym on siedzi, perkusista na przykład, i wiesz, i znikamy, nie? Nie widzimy już, co się dalej dzieje. Albo wchodzą do pokoju, gdzie jest perkusista, rozmawiają, ale kamera się obraca tak, że następny na obrót, gdzie on powinien siedzieć, już go nie ma, nie? Ale muzyka cały czas dalej gra, więc takie pełno właśnie takich smaczków, wiesz, które są przez cały film gdzieś tam wklejone, jak właśnie takie przechodzenie gdzieś tam z dachu na scenę, płynne, po prostu dalej nie wiem, jak oni to zrobili, wiesz, połowę scen, jak można... lecieć za aktorem z kamerą, po czym nagle gdzieś zrobić odbicie i wskoczyć szybko oknem, wiesz, i pokazać, co się dzieje, wiesz, w tym samym momencie, wiesz, w pokoju gdzieś tam nad nim. No takie niesamowite rzeczy. Nie mogę się doczekać jakiegoś wydania na Blu-rayu, gdzie pokażą gdzieś za scen. No, brzmi fantastycznie. Ja chyba nie mam więcej pytań, tylko pobiegnę i
już chyba w weekend są w Polsce przed premiery, także. No, nie wytrzymał. Michael Keaton, który jest po prostu idealnie skrojony film pod niego, więc on po prostu musi być w tym filmie. Ale mamy też Edwarda Nortona, który zagrał po prostu niesamowicie. Niesamowita ta jego rola jest po prostu... To jest duża rola, czy raczej jest spora epizody? Rola. Spora rola, no. I to jest takie... cały film, ale głównie właśnie rola Edwarda Nortona jest takim oczkiem w ten taki podział między kinem i budżetówką, a mniejszymi, wiesz, rolami na Broadwayu i takimi wystawianymi na w teatrach. Bo on jest taki, wiesz, on jest aktorem, kiedy nie gra, a kiedy gra jest takim, wiesz, totalnie na odwrót, wiesz, jest postacią, wiesz, przekręconym takim aktorem. Do tego mamy na przykład tam Galafinakisa, który chyba pierwszy film z nim, który jest gra nie, wiesz, idiotę, no tak, który robi z siebie ten, tylko normalnego kolesia i mu to wychodzi. Super. Czy też gra z wizerunkiem, tak? Swoim. No. Każda rola jest zagrana tak świetnie i tak idealnie, że naprawdę ten film jest... Cały czas się zastanawiam, skąd Inaritu wziął... Skąd mu to do głowy przyszło? Znaczy, ten reżyser się absolutnie nie kojarzy z takim repertuarem, prawda? Nie, właśnie. I nawet on twierdzi, że to nigdy nie był jakiś tak od początku pomyślany, tylko to im wpadło jakoś tak, wiesz, w trakcie, nie? Myślenia o tym filmie, że chcą go nakręcić w ten sposób. No i tak im wyszło, no. Kurczę, no. Jestem w szoku przede wszystkim dlatego, że to nie widziałem, ale brzmi strasznie eksperymentalnie i raczej... No naprawdę, musisz pomyśleć o tym, wiesz, jak długie są te sceny, wiesz, kręcone. Tak jedne, nie? Potrafią mieć po 10, 15, 20 minut. Dodajmy zdjęcia Emanuel Lubecki, czyli operator nagrodzony za grawitację. Do tego musisz wziąć pod uwagę, że one nie tylko dzieją się w jednym pomieszczeniu w budynku, ale potrafią wyjść na Times Square, gdzie jest pełen ludzi, wiesz, i wrócić do kina i na salę kinową, gdzie jest nagle pełno znowu ludzi, wiesz, gdzie była wcześniej pusta sala, nie? Kinowa, tam teatralna, teraz siedzi tysiące różnych tam, wiesz, stażystów. Po prostu, no, to jak zaczniesz myśleć pod tym względem w tym filmie, to masz mózg rozwalony, bo nie jesteś w stanie tego w jakikolwiek sposób pojąć, jak oni to nakręcili i to jeszcze w tak krótkim czasie, bo to było kręcone naprawdę w jakimś rekordowym tempie. Emma Stone na przykład kręciła to w przerwie, gdy robiła Spidermana, więc gdzieś tam, wiesz, w przerwie między Spidermanami kręceniem zrobiła, wiesz, Batmana. W ogóle, wiesz, tak bez jakiegoś większego przygotowania, więc po prostu niesamowicie wyglądający film. Fantastycznie, brzmi jak mój film. No. Brzmi jak film, który mi się będzie podobał. No a powiedzmy, że ja z kolei tobie doniosłem o filmie, który tobie się na pewno spodoba, a mieliśmy to szczęście, że w Polsce go już widzieliśmy pierwszy raz też ma być w październiku, a w Stanach dopiero w lutym. Tak samo jak w Polsce. Tak. O czym mowa o What We Do in Shadows, czyli co robimy w ukryciu. To jest nowozelandzki, skromny film, nakręcony w formule mokumentary, czyli udający film dokumentalny i przedstawiający życie ordynery, tak, zwyczajnych wampirów. Znowu wampiry w tym roku, już drugie. Fantastyczny rok. Sam drugi raz. Właśnie stanie życie, wiesz, zwyczajnych wampirów. W Nowej Zelandii. Wybrały sobie Nową Zelandię. No, fantastyczna rzecz. Ja się zarzekam, to jest pewnie efekt nowości i zmienię trochę zdanie po czasie, ale póki co to jest naprawdę chyba najfajniejsza komedia w tym roku albo w ostatnich latach. Humor jest... Znaczy, pomysł jest tak absurdalny, ale daje nieograniczone możliwości do żartu, bo wsadzasz tą taką spokojną tkankę społeczną, społeczność Nowej Zelandii. Wkładasz te wampiry. Sceny... kiedy wampiry kłócą się na przykład o grafik mycia naczyń, który się zmienia co 5 lat. Że któryś nie umył. Tak? On zresztą, każdy z tych wampirów jest jakimś odpowiednikiem wampira pochodzącego z klasyki literatury czy z kinematografii. Okay. Także każdy ma jakieś zupełnie inne cechy. Nie? Jeden ma swoją salę tortur, inny siedzi w sarkofagu od wielu tysiącleci. Jest też wampir w typie Kochasia. No. Tak. Cały czas jest to łamanie też czwartej ściany, bo te wampiry chodzą i co jakiś czas nagle przypominasz sobie, że w sumie za nimi chodzi cała ta ekipa od kręcenia dokumentu. Tak? Nie jesteś na imprezie, gdzie są same wampiry, nagle ale tutaj są ludzie, tak? Zaczyna się kamera ruszać, pojawia się statyw od mikrofonu i jest to przełamanie czwartej ściany, że to jest film dokumentalny.
nie wiem, są przekomiczne sceny, nie wiem, absurdalne, kiedy wampir próbuje zjeść frytki, bo myśli, że mu będą smakować, po czym wymiotuje krwią na odległość paru dziesięciu metrów. Brzmi strasznie, ale jest przefajne. Dużą rolę odgrywa w tym filmie wątek wampira świeżego, bo oni wszyscy są wiekowi. Natomiast no, pojawia się jeden wampir, który jest wampirem modern, który został pogryziony już niedawno i wprowadza no, sporo zamieszania w tą ich społeczność. Plus kobieta, to wydaje mi się, że to jest dość zgrany motyw, że kobieta, która z kolei jest ich asystentką, ale jest człowiekiem, ale bardzo, bardzo jej zależy na tym, żeby zostać wampirem. No, jest też masa, a ma swoją własną rodzinę i dzieci, no, więc możesz sobie tylko wyobrazić, jakie żarty można na tej podstawie zrobić. Każdy powinien zobaczyć. Odświeżające. To mi już sprzedałeś dawno. Przeżycie filmowe. Zobaczcie trailer What We Do in Shadows, a już od lutego w polskich kinach dzięki bodaj Romanowi Gutkowi, jego filmie Gutek Film. Podejrzewam, że zakupili po pokazie na festiwalu, na warszawskim festiwalu filmowym, na którym film zdobył nagrodę publiczności. Podejrzewam, że od razu zakupili prawa do tego filmu. Także to jest zdecydowanie największa niespodzianka zeszłego roku. Tak sobie rozmawiamy. Chyba podsumowaliśmy wszystkie te tytuły, o których chcieliśmy powiedzieć tak szczegółowo, natomiast no, mamy jeszcze sporo historii, które gdzieś tam, może w mniejszym stopniu, ale również odcisnęły piętno, więc postaramy się teraz już bardziej zwięźle je przedstawić, bez wchodzenia w szczegóły. Mhm. Co, Wojtku, na twojej liście pozostało jeszcze? Ja mam długą listę takich rzeczy, które widziałem i może ją będę skrócał, ale na pewno na szczycie jest Nightcrawler z Jake'iem Gyllenhaalem. To jest historia o paparazzich tak naprawdę i jak obleśny to jest biznes, zwłaszcza w Kalifornii, tam Los Angeles. Świetny film, polecam naprawdę. Tutaj możemy zdradzić, że spieraliśmy się bardzo o rolę Jacka. Wojtek ją... Znaczy, bo on stracił dużo wagi do tego i twierdzi, że jego wspaniała rola polega tylko właściwie na wadze, a ja twierdzę, że jest totalnie na odwrót. Znaczy nie do końca, no nie na wadze, ale że jakby zasób tych aktorskich środków wyrazu, którymi dysponuje, on wystrzeliwuje się z tego w paręnaście pierwszych czy paradziesiąt pierwszych minut i ta postać jest nierozwojowa, więc porównywałem ją bardziej z bohaterem na przykład Foxcatchera, który jakoś tam moim zdaniem ewoluuje w przeciągu całego filmu. Trochę się przekomarzaliśmy. Rola jest fantastyczna, no, trzeba docenić przede wszystkim tą utratę wagi, o której mówisz. To robi niezaprzeczalne wrażenie. Zdaje się, tobie się podobało też to, że w zasadzie ten balans na granicy między szaleństwem. Czy no, najbardziej szokujące w tym filmie jest to, że jest to praktycznie na faktach autentycznych, bo to, co się on dzieje się w filmie, dzieje się faktycznie. W wywiadach oni powtarzają, że oni jeździli z kolesiem, który jest, powiedzmy, ta postać grana przez niego, to jest właśnie ten gość, z którym oni jeździli cały czas w tym samochodzie. Już nie pamiętam jego nazwiska, bo to jest jakiś taki totalny świr. Więc jakieś takie kamerowanie rozczłonkowanych ciał, które gdzieś tam się samochodem wpieprzyły w latarnię i tak dalej. To wszystko jest to, co oni z doświadczenia zjeżdżenia z tym kolesiem podczas robienia researchu przed filmem złapali. Więc jak pomyślisz, że ten film jest po prostu... Takie rzeczy się dzieją na ulicach w nocy w Los Angeles, to aż ci ciary przychodzą, bo to jest jakiś kosmos totalny. Do takich wniosków doszliśmy, że być może to dlatego, że dla Polaków jednak to, co się dzieje tam na ekranie, jest dość mimo wszystko kuriozalne i no ja szczerze przyznam, że przez dużą część seansu patrzyłem z przymrużeniem oka to na to, co się dzieje na ekranie i momentami nie wiedziałem, czy oglądam thriller, czy oglądam komedię. Te wahania były bardzo gwałtowne i jakoś nie wbiłem się przez cały seans w tym filmie. Niemniej doceniam, no może też drugi powód jest taki, że funkcjonowanie samej tej stacji telewizyjnej, przynajmniej z tego, co wiem, dość mocno odbiega od funkcjonowania, ale to też powtarzam, może kwestia kulturowa, prawda, może faktycznie to tak wygląda w Stanach Zjednoczonych i no, przejąłbym się bardziej. Tym niemniej polecamy. Co tam jeszcze na liście? Grand Budapest Hotel, to pierwsza połowa roku. Fajny film, ładny film, ale nie najlepszy film Wes Andersona. Nie? Stawiam tezę. Czy uważasz, że najlepszy? Moim zdaniem Wes Anderson dla opornych. Znaczy,
czy też dla niezaawansowanych. Najbardziej przystępny. Tak. Okej, to się zgodzę, jak najbardziej. Tak. No. Ale traktuję go bardziej jako recycling motywów już znanych. Nie znalazłem tam zbyt wiele świeżości. Dlatego jestem zdziwiony, że aż tak bardzo jest doceniany i nominowany do na przykład do Złotych Globów. Czy zbyt krytycznie podchodzę? Chyba zbyt krytycznie podchodzisz do niego. On jest świetny w tym, co robi. Ma swój, znalazł styl i podoba mi się, że on cały czas w tym siedzi i nie próbuje w jakikolwiek inny sposób kombinować, eksperymentować, tylko trzyma się tego. Może to jest minus, a może, wiesz, tak jak dla mnie, wiesz, lubię, że on robi cały czas takie same filmy i są świetne. Niemniej doceniamy na pewno Ralfa Fiennesa, muzyka Aleksandra Desplata. No i przepiękny jest film. W obrazku jest małym dziełem sztuki również. No, dla mnie to jest taka książka z tą taką rozkładką. Tak, wycinanka taka, tak? Z taką wycinanką, no. To jest świetna książka, ale jeszcze dodatkowo jak ją otworzysz, to się wysuwa jakiś zamek, nie? Otwiera. Tak odbieram jego filmy, zwłaszcza ten Grand Budapest. Tak. Dokładnie. Na mojej liście ja wpisałem jeszcze Pod skórą, Under the Skin, ze Scarlett Johansson. Też krótko. Raz, że Scarlett. Dwa, że zaskoczyło mnie fakt, to ty nie wiedziałeś, znaczy ty wiedziałeś o tym, a ja nie, że połowa tych scen w samochodzie, gdzie ona zbiera ludzi, była kręcona ukrytą kamerą i to byli faktycznie coś tacy ludzie zabrani z chodnika. To mnie rozwaliło mój mózg totalnie. Powiedzmy, opis filmu brzmi absurdalnie, bo jakaś dziwna, nienazwana istota, tak naprawdę nie wiemy, kim ona jest, podróżuje białym vanem przez Irlandię, przez skąpany w deszczu Glasgow i zabiera przypadkowych ludzi i coś się tam z nimi potem dzieje, nawet do końca nie wiemy co, gdzieś tam ich w dziwnych plastycznych okolicznościach utylizuje, że tak powiem. W zasadzie to chyba nie powiemy, czym do końca jest ten film, prawda? Bo dla jednych będzie, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie obserwacją socjologiczną, bo ona spotyka różnych ludzi z różnych klas społecznych, zabiera do tego samochodu, rozmawia z nimi o często banalnych rzeczach, często bzdurnych, ale z zaciekawieniem, no bo jest kimś nie z tego świata i tak naprawdę jest pozbawiona też wszelkich odruchów społecznych, więc to też widać w jej zachowaniu, w tym jak ona traktuje tych ludzi. Fajnie jest popatrzeć na nas przez ten pryzmat. Do tego same sceny, no skoro powiedzieliśmy, że poluje na mężczyzn, to dodajmy, że skutecznie te same sceny, kiedy się z nimi rozprawia, to są małe dzieła sztuki. To są miniatury takie plastyczne, bardzo wykręcone, trochę jak z jakiegoś muzeum sztuki współczesnej. No, niektórzy kupią, niektórzy nie, ale to fascynujące wizualnie, nie? Co on brał. I do tego muzyka jest też niesamowita w tym filmie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak, oczywiście. Młoda dziewczynka, 20 lat, ona się nazywa Majka Lewa, jeżeli dobrze pamiętam. Czy Lewi, tak. Czy Lewi, bo ona jest z Wielkiej Brytanii. Tak. Takie w sumie walenie po garkach, dźwięko naśladowcze. Niby tak, ale fantastycznie robi atmosferę. Zdecydowanie. Film oglądałem jakiś czas temu i cały czas we mnie siedzi, gdzieś budzi niepokój. Czasem jak biały van przejedzie, to nie wiem, czy się chować gdzieś, czy to Scarlett po mnie jedzie. No i Scarlett jest niezwykle odważna, przyznaj, bo ona ta występuje prawie bez make-upu, czy z takim chamskim make-upem, rozbiera się do rosołu, się rozbiera. Widać celuli, widać niedoskonałości, takie też igranie z tym swoim wizerunkiem hollywoodzkiej piękności idealnej. Strasznie mi to zaimponowało, to co ona zrobiła. Może sobie założyła słusznie, że nikt tego filmu nie obejrzy, więc mała strata, nie? A tu proszę bardzo. No, ale my obejrzeliśmy i dajemy dwie łapki w górę. Next, please. Frank. O Boże, zapomniałem. Kolejny brytyjski film. Po Locku, po Under the Skin, tak. Frank generalnie wygrywa Fassbenderem, którego nie widać praktycznie w ogóle w filmie, bo ma na sobie wielką maskę i to jest cały geniusz tego filmu, że jak można zagrać ciałem tak, że ręce opadają. Ale nie powiedziałbym, że jest jedyną gwiazdą filmu. Ja bardzo podobał mi się Dom Hall Gleeson we Młody Franku. Gleeson, tak. No. Maggie Gyllenhaal też świetnie zagrała tą taką postać zazdrosnej laski. Zresztą wszyscy byli świetni, bo cały to film polega na tym, że grupa alternatywnych muzyków pod przewodnictwem guru Franka Fassbendera w wielkiej sztucznej głowie zamyka się gdzieś w jakimś domku i pracuje nad utworami muzycznymi. Fascynujące jest obserwować ten proces twórczy. Miałem wrażenie, że każdy z tych ludzi jest jakimś, no, symbolizuje pewien rodzaj, charakter ludzki. Tak? Mamy tam i hipsterów, mamy kogoś, kto bardzo kalkuluje
kalkuluje i jest interesowny. Mamy kogoś, kto nie jest utalentowany, a próbuje udowodnić, że jest utalentowany. Mamy tak. w końcu urodzonego przywódcę. No, od biedy każdy oglądający znajdzie gdzieś tam pośród tych popaprańców siebie. I fajnie jest obserwować to, jak oni na siebie współdziałają i przekonać się, czy do czegoś to w końcu doprowadzi, jak się to wszystko skończy. No, fantastyczny film, fantastyczny. No. No i Dom Haglison, myślę, że za rok będziemy mówić o nim jako o bohaterze roku, bo szykuje się nam w Gwiezdnych Wojnach. W Gwiezdnych Wojnach będzie, no. Przecież gość nie wygląda, on ma tak charakterystyczną urodę, bo to jest grający w Harry Potterze jednego z braci Weasleyów. Człowiek rudy, chudy, wysoki. Na pierwszy rzut oka i ucha nie pasuje do Gwiezdnych Wojen. Więc na pewno to będzie, tam jakiś twist będzie, że będzie jego ta uroda niestandardowa będzie, myślę, użyta w niebanalny sposób. Tak liczę. Okej, okay. Coś jeszcze z tej Gone Girl. Gone Girl. David Fincher. No widzisz, że Gone Girl mam ten problem, że ja bym chciał o niej mówić przy największych zawodach roku. Ale w sumie jak już powiedzieliśmy o X-Menach, to jako zawodzie, to o Gone Girl też mogę powiedzieć. Ale powiedz najpierw ty, co ciebie kupiło w tym filmie. Fincher. Okej. Okay. Tak naprawdę to, jak był pocięty, jak wyglądał każdy praktycznie kadr, który mógł być, wiesz, jedną małą pocztóweczką, wiesz, każdy osobny. I te takie jego triki, wiesz, jakieś takie pracą kamery przy wchodzeniu z pokoju do pokoju, jest po prostu rewelacyjnym reżyserem. Bardziej niż właśnie to też kolejny film, taki bardziej, który mi się podobał pod względem technicznym niż jakiejś takiej samej historii. Mhm. Bo o ile historia, nie mogę powiedzieć, że była przewidywalna, ale jakoś tak nie wciągnęła mnie tak bardzo, jak właśnie to, jak wyglądał sam film. A czemu tobie się nie podoba? Ja się zgodzę z tobą w 100%. On mi się technicznie podoba. Ja czekam wręcz na Blu-ray z filmem, żeby dowiedzieć się z komentarza od Finchera, na przykład dlaczego on użył tam 2200 efektów specjalnych. No. W filmie, który się dzieje w większości w domu jednorodzinnym. On to wszystko nagrywał prawdopodobnie w studiu, gdzie łącznie od trawnika aż po całe dalsze plany były w komputerze generowane. Być może dla komfortu tak to zrobili, ale on czasem całą ulicę przerabiał. Znaczy kręcił coś przy fasadzie jednego jakiegoś hotelu, a potem wymieniał szyldy, wymieniał kostkę brukową. Jestem ciekaw, czy to wynikało z przywiązania do książkowego oryginału, czy to była jakaś jego fanaberia. No, to widać, że film jest wymuskany do granic możliwości, kręcony w 4K czy w 6K, mniejsza o to, w olbrzymich rozdzielczościach. Za co nie lubię tego filmu? Nie lubię przede wszystkim za niekonsekwencje. Okay. Bo ten film przez połowę filmu próbuje udowodnić mi, że jest fantastycznie skrojonym thrillerem, w którym czeka mnie nie jeden twist i cała historia jest na jakichś silnych fundamentach oparta i przemyślana, a cała intryga ma mocną podstawę. Po czym nagle następuje pewien zwrot, o którym nie można mówić przy takim filmie. Nie można. I film się sypie dla mnie. Ja nie wiem, czy to jest zamierzenie, staje się komedią. Ja ten film mnie śmieszył. I coś, co było wcześniej fundamentem, pewna żelazna konsekwencja żeby nie zdradzać. No, przez pół filmu udowadnia się nam, że... Znaczy, każe się nam wierzyć w coś, a potem nagle robi się coś zupełnie odwrotnego. Nie można. Nie tego mogę nie kupić. Bez... Ale jestem w stanie zrozumieć ten argument. Bo faktycznie ja podczas oglądania też byłem zdziwiony tym, jak to w pewnym momencie się całkiem zmienił właściwie film, nie? W tym momencie. On jeszcze nawet pod koniec jeszcze raz się zmienia, więc to było dość dziwne. Ale mi to w ogóle nie przeszkadzało jakoś. Mam wrażenie, że poszedłem dalej za nim, wiesz, i oglądałem to tak, jak chciał, a nie trzymałem się jeszcze tej pierwszej części właściwie i tego jego zamierzenia. Rozumiem, no ja chyba gdyby to nie był Fincher, to pewnie i mniejsze oczekiwania, to byłoby w porządku, a tutaj nastawiłem się na coś szokująco dobrego, dostałem tylko bardzo dobre i może dlatego uważam to za rozczarowanie. Ale nie, było w porządku. Tym bardziej, że podobnie jak Nightcrawler, mamy dwa filmy w tym roku, które są w jakimś sensie krytyką również mediów. Mm-hmm. W tym wypadku
mediów i tego kreowania też wizerunku, jakieś opowieść o kreowaniu wizerunku. Z tym, że Gangrel jest bardziej skierowany do nas, nie? Od tego, tak, jak my odbieramy obraz, jak tak. jesteśmy w stanie komentarzem później totalnie zrobić większą krzywdę, niż byśmy chcieli, a z kolei Nightcrawler jest takim pastiszem tego, jak działają media, wiesz, od środka, nie? Jak pokazują Jasne. Nam to, co oglądamy później. Jasne. No i nie sposób nie wspomnieć o Rosamund Pike. To chyba jedno z największych odkryć tego roku aktorskich, bo ona kiedyś dziewczyna Bonda, czy partnerka Owena Wilsona w średniej jakości komediach, to nagle błyszczy koło Bena Afflecka prawie równorzędnie. Ja nie jestem fanem Bena Afflecka, więc powiem ci, że była dużo lepsza niż Bena Affleck. Nawet, okej. Tak. Pewnie tak. No i ładniejsza od Bena, więc... No, to nie trzeba wspominać. Także, sorry Fincher, ja jestem trochę zawiedziony, Wojtek kupuje. Na mojej liście filmów, o których chciałbym wspomnieć, jest też Noe. Wybrany przez Boga, taki był w Polsce tytuł. Musieli dodać Wybrany przez Boga. Noe, Wybrany przez Boga. Tak, okay. Tak. Czyli Darren Aronofsky w starciu z biblijną historią. I ja tego filmu nie lubię go, jest nieciekawy. jest mało interesujący. Natomiast podoba mi się to, co zrobił Darren Aronofsky. Podoba mi się takie przemielenie historii biblijnej na drugą stronę. To podoba mi się ta odwaga. Odwaga przede wszystkim. Jego, tak. I jakby hołduje tej zasadzie, że w kulturze te granice są bardzo daleko przesunięte, to co można robić. I nie przyłączam się do głosu oburzonych, więc nie oburzały mnie kamienne golemy budujące arkę. Absolutnie. Podobał mi się szalenie surowy styl nakręcenia tego wszystkiego w naturalnych plenerach. To było fantastyczne. Mi się podobało to, że on nie był reklamowany, wiesz, jako takie jego spojrzenie na historię biblijną. I poszło na to pełno ludzi takich bardzo wierzących. I dostało momentalnie w twarz, wiesz, w pierwszym golemie. Gdzie tam się, wiesz, jakieś akcje, gdzie ludzie wychodzili oburzeni, zwroty biletów. To u nas lepiej, u nas to jeszcze dubbing dostało, żeby dzieci mogły iść. To jest dopiero troll. Okay. Tak, a tak krótko o Noa. Okej, okay, a co jeszcze u ciebie z twojej listy? Bo ja już mam pełno takich pomniejszych filmów, które widziałem i myślę, co takiego wybrać bardziej odpowiedniego. Na przykład The Imitation Game ostatnio z Cumberbatchem, który jest u mnie bardziej w negatywnych niż pozytywnych filmach. Po pierwsze, nie podoba mi się cała historia, gdzie nagle wycięło się Polaków i ich uczestnictwa w Enigmie, bo wycięto ich praktycznie do zera. Gdzieś tam jest jedno zdanie, gdzie dzięki pomocy Polakom i koniec, nie? To już resztę my już przejmujemy. A poza tym film jest bardzo bez pomysłu. Znaczy, gdzieś jest wrzucona jest ta cała enigma, wrzucony jest problem homoseksualizmu, z jakim cierpiał Alan Turing. No i to jest takie, że nie wiadomo, na czym oni się skoncentrowali, bo właściwie film powinien być o nim i o tym, jak on się zmagał z tym byciem homoseksualizmem i na tle tego, jak były traktowane kobiety i tak dalej, a film jest bardzo taki skierowany na tą całą maszynę obracającą tymi kółeczkami i tak naprawdę na koniec przypomina sobie reżyser, że właściwie, o kurczę, to miało być o tym, jak on jest, wiesz, jak on ma problemy. I w dwie minuty, wiesz, upchnęli to ostatnie, wiesz, filmu, gdzie on tam cierpi i napisy końcowe, więc film jest bardzo taki nieprzemyślany i ten do tego ten fakt właśnie, że tą całą enigmę gdzieś tam tych Polaków gdzieś wycięli, to też mi się nie podobało. No, bo widziałem ostatnio wywiad w polskiej telewizji z Benedictem, on jest bardzo dobrze przygotowany do tych zarzutów i ma już gotową odpowiedź nawet na ten argument. Gdzieś zasięgnął wiedzy i mówi, że Polacy na pewnym etapie po prostu, że docenia ich rolę, że jest o tym mowa w filmie, ale że Polacy na pewnym etapie odpadli po prostu, już nie dali rady, że tam ten kod cały czas update'owano i Polacy w pewnym momencie odpadli przez braki, nie wiem, przez techniczne możliwości, jakby pracę kontynuowali Brytyjczycy. Nie, no ja wiem, tylko w filmie pokazuje się, jak on własnymi, wiesz, ręcami buduje całą tą maszynę, która przelicza, nie mówię o tej takiej małej, gdzie się wpisuje, wiesz, tą enigmę, tylko całą tą olbrzymią machinę w szopie taką, olbrzymi komputer,
właściwie pierwszy, a to nie on budował, nie własnymi rękoma. Mhm. To już było, wiesz, to było przez Polaków budowane i to właściwie oni gdzieś tam dalej rozwijali i dzięki temu, wiesz, udało im się ten kod złamać. Także to jest takie niby historia, wiesz, prawdziwa, ale tak naprawdę nie chciałbym, żeby uczyli kogoś, że to było budowane przez jedną osobę bez udziału nikogo. Jasne. Okej, okay, to jest wartościowa opinia, w tym sensie, że w Polsce tego filmu jeszcze nie było, więc my jeszcze żyjemy nadzieją, że to jest wielki oscarowy, nie wiem, czarny koń albo faworyt. Nie, zdecydowanie nie. Nie, okej. Okay. Nie dostaje znaczka jakości. za to mój znaczek jakości dostaje Miasto 44 i wyślę ci pewnie kiedyś płytę i zmuszę cię do obejrzenia tych hejterzy polskich filmów. Okej. No chyba najbardziej znana polska produkcja. Nie mieliście pokazów, że nawet dla Polonii nie było w Domu Kultury organizowanych? Nie. No nie rozumiem. 25 milionów złotych budżet, no to jest... Wiesz, to jest ten sam problem, jak to kupić, żeby zobaczyło to 5 osób, nie? Ale to dla Polonii tylko mogliby przywieźć i tam z płyty puścić, nie? Nawet tak, nie? Słuchaj, no jeden z najdroższych, chyba po Quo Vadis najdroższy film, 25 milionów złotych. Ogromny budżet, Janko Massa, czyli młody człowiek, tuż po 30, mierzy się z kinem historycznym. I oczywiście są do tego filmu spore zastrzeżenia, ja też je mam. On ma schemat takiego bardzo prostego kina katastroficznego, gdzie ekspozycja, najpierw następuje ekspozycja bohaterów, poznajesz, no, kto, z kim będziesz tą tragedię przeżywał i to jest mniej więcej pierwsza godzina, gdzie śledzisz losy bohaterów, a potem kolejną godzinę jest wielka hekatomba i tragedia się dzieje i ich tam gdzieś poniewierają po tym ekranie pokrwawiony. I trochę odkrywczo, ale trochę też ryzykownie poszli ze strukturą filmu. Czy się udało? No połowicznie się udało. Ja bym zwrócił uwagę na takie rozwiązanie, że są sceny, których jeszcze w polskim kinie nie widziano. One są raczej powszechnie w Polsce były odbierane negatywnie. Już ci mówię, o co chodzi. Mianowicie na przykład jest scena ucieczki, jest akcja na cmentarzu, na Czerniakowie, strzelanina i w pewnym momencie wchodzi piosenka Dziwny jest ten świat, czasowanie Mena i bohater biegnie w slow-mo na jednym ujęciu, trochę pewnie jak u Inaritu w Birdmanie. No. I biegnie przez cały cmentarz, mija nagrobki, przeskakuje w slow motion, kule mijają jak w Matrixie. Go. Na przykład takie coś. Albo scena miłosna w tle dubstep. Tak jakby się ktoś filmów z Hollywoodu na tak, oglądał. Tak, ale to jest tak, że oglądasz przez 30 minut konwencjonalny film i nagle masz 30 sekund ryb takiego czegoś, nie? Więc część osób się łapie za głowę, a mnie to troszkę zaimponowało. Znaczy zaimponowała mi odwaga Komasy w takiej decyzji. Bo jego spotkał shitstorm niebywały tutaj w Polsce za to. No, pokazaliśmy tego tyle, na ile nas było stać. Te 25 milionów starczyło na 3 minuty takich efektownych zdjęć. Aha. W ciągu 2 godzin. No, to musi nam póki co wystarczyć. Także no nie było aż tak źle. Też podkreślę brutalność. To może za dużo powiedziane, że to był film tarantinowski, ale przemoc była momentami przesadzona i scena eksplozji czołgu pułapki, gdzie potem flaki spadają z nieba na ludzi. Dziwne. Myślałem, że powstańcy zareagują bardziej kontrowersyjnie na to, a przynajmniej oficjalnie twierdzili, że film im się podoba. No to dobrze. Także nie wiem, no, chciałbym, żebyś obejrzał kiedyś i powiesz, czy możesz dumnie kroczyć z pudełkiem po Jackowie. Jackowie, czy... tak, wiedziałem, że to powiesz. Widziałem. Przepraszam. Czy nie? No wyślę ci kiedyś na prezent. To co? Chyba tyle z tych filmów mniej istotnych dla nas, ale równie ważnych, o których chcieliśmy wspomnieć. A na koniec zrobimy krótki przelot przez to, czego nie polecamy. Przez to, co okazało się straszliwym krapem. To może boleć, także z góry przepraszamy. Może ty zacznij, proszę. Ja zacznę od sławnego już, o czym mówiliśmy, The Interview. Dużo, wiesz, hałasu, afer, wycieków. Obama musiał aż interweniować, a film jest tak masakrycznie zły,
że w ogóle nie było sensu nawet. To mogło dla mnie nie lecieć, więc, więc myślę, że Korea Północna chciała nam, wiesz, dobrze zrobić, wycofując ten skin, ale niestety trafił dalej, no. Jasne. To ja rzucam Lucy w takim razie. Nie wiem, czy też Lucy też jest u mnie na liście, tak. Luc Besson, może gdyby to nie był Luc Besson, ale ja już pisałem na blogu o tym. To jest dla mnie godzina tłuczenia głupawej teorii przez Morgana Freemana w stylu filmów dokumentalnych i 20 minut akcji. No, to by było fajne na odcinek pilotowy serialu, a nie na pełnometrażowy film. Niemniej Scarlett, jak zawsze, na propsie. Na plus. Lucy. Słuchaj, Transcendencja, kolejny przedstawiciel kina. Tak, też mam na liście. Jakiegoś nie do końca biedny Johnny Depp. Jak on się wpakował w ten film, ja dalej nie wiem. Okropieństwo. Ja uważam, że Transcendencja to jest film, który wyrządził straszną krzywdę w ogóle całemu gatunkowi. Nie wiem, czy mogę powiedzieć science fiction, to chyba nie do końca, ale takiego kina, nikt już w Hollywood nie da pieniędzy na film nie będący sequelem, a opowiadający o niedalekiej przyszłości. No bo wpakowali w to prawie 100 baniek. Wally Pfizer, były nadworny operator, Christopher Nolana się za to wziął. I to było takie nudne. I ten John Depp nie wiedział, co tam ma robić. I ten, nie wiem, ktoś buduje na pustyni bazę przez 2 lata, ale nikt się z rządu tym nie zainteresował w ogóle. John Depp sobie stawia panele słoneczne. Potem na końcu był kwiatkiem. I był kwiatkiem. Spoiler! Ale to dobrze, to dobrze. Psujmy ludziom Transcendencję, żeby nie odważyli się oglądać. Transformers, Wiek Zagłady. Transformers. Chyba numer 1, jeżeli mógłbym nawet ten, bo to co, no nie mogę powiedzieć, że oczekiwałem, ale jakiś tam, powiedzmy, chciałem się dobrze bawić na tym filmie, a wymęczyłem się tak, że po prostu wyszedłem zły i wkurzony i nie chcę już więcej żadnych Transformerów widzieć na oczy. Fatalnie, ja myślałem, że naprawdę już on osiągnął drugą częścią granicy. Nie gdzieś. Widać musieli nie przenieść się do Chin i wprowadzić ich mniejsze marki, żeby to się stało jeszcze gorsze. I udało im się. Wymieniono mało sympatycznych bohaterów na jeszcze mniej sympatycznych, żeby się jeszcze mniej ich chciało oglądać. Do tego wprowadzono 2 razy więcej product placement, żeby się mniej chciało oglądać ten film. Fatalnie. Co dalej? Kogo grillujesz teraz? Hobbit. O, nie byłbym aż tak. Byłem zawiedziony. To jest problem, który polega na tym, że za małe książki się rozwleka na 3 części i w pewnym momencie brakuje materiału do nakręcenia ciekawego, wiesz, ciekawego. Dobra, filmu. Ale jak już się z tym pogodzisz, to nie było ci miło pobyć wśród ziemi? Nie, bo mam wrażenie, że oglądałem cały czas to samo. Te wojska na tym jednym polu przed tym zamkiem i to było wszystko, co pamiętam z tego filmu. Jasne. Ja mam problem, bo ja strasznie polubiłem Martina Freemana w roli Bilba. Uważam, że jest najlepszym z Hobbitów wszystkich. I nie wiem, jakoś lubiłem po prostu jego towarzystwo, dlatego nie przeszkadzało mi, jak ten film wygląda. Serial Fargo z nim i grał bardzo podobnie i mam wrażenie, że to jest jakaś taka jego... Jedna postać, poza którą potrafi grać, takiego fajtłapę, wiesz, kolesia. Tak samo odpowiadał, tak samo mówił, tak samo gestykulował. Nie wiem. No, zgodzę się, ja najbardziej cenię drugą część, lubię. Chyba nadużywam słowa cenię. Lubię drugą część za Smauga. Myślę, że to jest jedyna rzecz, za którą ewentualnie ta seria przejdzie, gdzieś zapisze się w książkach. Też Cumberbatch, tak? Też Cumberbatch. To jak on był zrobiony, to jak przeniesiono mimikę aktora na niego. I to w ogóle choreografia 30-minutowa z drugiej części walki ze smokiem. No, a potem długo, długo nic. Także no faktycznie, Hobbit na nie. Dalej. Exodus, Gods and Kings. O, to jeszcze przede mną. Bo mi wybijesz z głowy i nie będzie. Za to, że jest to Ridley Scott. Czyli nie jest to nowe, tak? Też. Nie, zdecydowanie nie. Mam wrażenie, że Ridley powinien sobie albo dać spokój, albo przynajmniej odpocząć jakiś czas od kręcenia filmów. Bo tłumaczenie jego, że on kręci dla siebie, a nie dla nas, jest jeszcze większym, wiesz, policzkiem po tym filmie, jaki przeczytałem w wywiadzie, więc straszny film, straszny. Niezniszczalni 3. O Jezus. Okropieństwo. Dalej. Okropieństwo PG-13 i jest pocięty tak, że tego się nie da oglądać. A film, w którym liczy się tylko przemoc, wyprany z przemocy. No.
Okropnie. Już po dwójce byłem strasznie, bo dwójka miała z kolei taki soundtrack, że mnie uszy bolały. Okay. Taka jedna trąbka, na której ktoś trąbił przez cały... Zresztą myślałem, że... Brian Tyler by się obraził. Coś strasznego. Epicentrum. Co czyli Epicentrum? Into the Storm. Into the Storm, tak. Film, w którym atakują nas tornada. Twister Anno Domini 2014. No, od Twistera gorszy w każdym coś aspekcie. Coś strasznego. Miałem wrażenie, że oglądam film telewizyjny z dwoma scenami z budżetem jakimiś, czy dwoma ujęciami nawet. Do tego drewniane aktorstwo z Sarah Wayne Callis, bodaj straszne, tak? Straszne. Z Walking Dead i z Prison Break. I Richard Armitage, czyli Thorin z Hobbita. Męczyli się tam okrutnie, a to tylko 80 minut przecież. Chyba obu nam nie podobało się milion sposobów, jak zginąć na zachodzie. Nie podobało nam się. A powodem tego było, że najśmieszniejsze żarty wrzucili w trailer i w filmie nie było już nic. Absolutnie nic śmiesznego. Absolutnie. Byli trochę jak Szymon Majewski, przy całym szacunku. Pozdrawiamy pana Szymona. Przynajmniej ja z nim mam tak, że wchodzi mi jeden żart na pięć. Okay. I tak było z milion sposobów. No nie no, ale miał pięć żartów, wszystkie pokazali w świastunie, okay. Już nie było nic poza tym, nie było ani jednego. Masz rację. I tylu wartościowych aktorów się tam zmarnowało. Charlize Theron, fatalny Liam Neeson, no Sarah Silverman miała cudne te epizody, ilekroć się pojawiała to wątek prostytutki trzymającej dziewictwo na poślubie był. Jeszcze czymś chcesz nas tutaj ja ci mogę wymieniać dalej. Mamy na przykład Blended. Rodzinne rewolucje, wyobraź sobie, w Polsce. Nie odradzam oglądania czegokolwiek od Adama Sandlera, który ostatnio filmy kręci tylko i wyłącznie, żeby prać pieniądze dla siebie i dla kolegów. Nic, nie, naprawdę. To są te takie same filmy robione na kolanie po to, żeby zarobił Adam Sandler i kilku jego kolegów. Trochę fekaliów, trochę rodzinnych klimatów, prawda? Do tego Afryka na Blue Boxie i mamy rodzinne rewolucje, czyli Blended. Do śmieci. Następnie Temi, który jest po prostu... Nie widziałem. Susan Sarandon i Melissa McCarthy. Tak, coś strasznego. Nie chcę już oglądać McCarthy, która gra taką samą postać już w każdym filmie, a w tym już przegięła totalnie pałę. Następnie, co ja tu mam jeszcze? Ja mam jeszcze Walk Among Tombstones. Okej. Okay. Bodaj, tak? Z Liamem Neesonem. Czyli film, który próbuje być bardzo, bardzo a la lata 80., ale jest strasznie nieudolny i jest gorszy niż te filmy z lat 80. To jest taki modelowy film, zabili go i uciekł, bo nawet ten, myślałem, że już się tak w filmach takiego motywu nie wprowadza, a tu jednak tak. No, absolutnie nieinteresująca intryga, której rozwiązanie znasz po 20 minutach. Do tego Liam Neeson, który już chyba zawsze będzie więźniem swojego wizerunku z uprowadzonej, czyli z Taken. Tylko to jest Taken minus scenę akcji. Yep. Jedyny plus dla mnie to jak jest pokazany Brooklyn, tak? Nie mylę się. Brooklyn, jak jest fotografowany. Dawno tak fajnie nie widziałem uchwyconego klimatu dzielnicy. To taki malutki plusik. Co jeszcze mam? Mam jeszcze trzy filmy, które mają wspólny mianownik, czyli Annie, Sex Tape i The Other Woman. Zgadniesz? Cameron Diaz. Boska tak Cameron, jest. Świeżo za mąż. Wyszło ostatnio. Może o tym myślała, a nie o grze w filmach. Ale nagrać trzy filmy i trzy absolutnie koszmarne i nie do po prostu strawienia. No ja będę bronił troszkę The Other Woman. Znaczy to jest fatalny film, ale strasznie lubię Leslie Mann w tym filmie. No okej, okay, ale to nie wystarczy. Dla mnie wystarczy w tym filmie akurat. Jest fantastyczna rola. Chyba najlepsza, w jakiej widziałem Leslie Mann. Szkoda jej w związku z tym dla tak fatalnego filmu. Szczucie cycem jest tam obowiązkowe. Strasznie. No. I też te takie zwolnienia chamskie, slow-mo na plaży, nie? Żeby jeszcze pokazać bardziej. No. Nie, to było po prostu... co jeszcze mam? Żółwie Ninja. Dość wysoko są na mojej liście. No tak, film niedobry. U mnie zadziałał sentyment. Nie, nawet się to nie włączyło. Absolutny koszmar. Ja tu miałem odwrotnie, bo ja obejrzałem je dość późno i nasłuchałem się tak wielu złych rzeczy, że...
byłem nastawiony na okropność. Faktycznie, tam ten film jest strasznie biedny, bo przez 30 minut żółwi nie ma, bo pewnie były zbyt drogie w produkcji, w renderowaniu i wygenerowaniu samych żółwi, więc jest przygoda April O'Neil. Ale jak już się żółwie pojawiają, to jest parę fajnych scen w 3D, które przypominały mi jazdę na kolejce górskiej. Więc za to sobie jakoś tam ten film... ten na tym stoku? Na tym stoku i wcześniej gdzieś przez kanały, gdzie się przewalają. To w 3D robiło robotę, moim zdaniem. Przynajmniej oglądając w domu. Do tego lubię muzykę... Boże, się starzeje. Lubię muzykę Briana Tylera, którą skomponował do Żółwi Ninja. Okay. Ale ktoś inny powie, że doszukuje się na siłę, więc może zamknijmy temat żółwi. Ja chciałem powiedzieć o jednej wisience, to będzie chyba mój ostatni kandydat z listy najgorszych filmów. Obce ciało, Krzysztof Zanussi, polski film, wyobraź sobie. Pan Krzysztof rozpętał małą burzę w polskich mediach, bo oto kilkukrotnie starał się o dotację na ten film, ale Państwowy Instytut Sztuki Filmowej odrzucał. No i pan Krzysztof był oburzony, że on jako taki tak zasłużony twórca, że no powinni mieć do niego zaufanie. A ja uważam odwrotnie, że państwo zadziałało i na szczęście moje pieniądze z podatków zostały dzięki tej instytucji, no, ochronili je, tak? Więc państwo zdało egzamin w tym wypadku i pan Krzysztof nie ma się co obrażać, bo zasłużony jest bardzo dla polskiej kinematografii, dla kina moralnego niepokoju. Natomiast, no niestety, ja ci powiem w jednym zdaniu, o czym to jest film i już wtedy złapiesz się za głowę, bo to Agata Buzek gra szczęśliwie zakochaną we Włochu kobietę, która po 5 minutach, które dzieją się we Włoszech, a dzieją się dlatego we Włoszech, żeby Włosi mogli dać pieniądze na ten film, to musiał się fragment dziać we Włoszech, bo Polacy nie chcieli dać, więc część filmu dzieje się we Rosji, bo Rosjanie też dofinansowali. Ona nagle kocha tego Włocha, po 5 minutach mówi, że go nie kocha i idzie do klasztoru, więc on przyjeżdża do Polski i obiecuje, że będzie gdzieś w pobliżu tego klasztoru i będzie na nią czekał. I w tym czasie przez cały film, pracując w polskiej korporacji, doświadcza prześladowania ze strony dwóch feministek, które dodatkowo są jeszcze lesbijkami i to są lesbijkami w tak trywialny, sztampowy sposób przedstawionymi, jak to tylko można sobie wyobrazić. Koszmarek wynikły z jakiegoś nieporozumienia, bo ja byłem akurat na pokazie festiwalowym, gdzie był pan reżyser. Strasznie było smutno, widząc Agnieszkę Grochowską i Agatę Buzek, które robiły naprawdę dobrą minę i prawie nie dały po sobie poznać, że coś jest nie tak. Dzielnie sekundowały reżyserowi, który mówił, odpowiadał na pytania i twierdził, że tak wie, że tak jest, bo tak słyszy, że tak jest, że miał nawet w rodzinie taki przypadek, a i dokończył, że nawet jeśli tak było tylko w jednej korporacji, to warto zrobić o tym film. Więc nie, absolutnie, tak nie wygląda współczesna Polska, jak w tym filmie. Film przepadł w polskich kinach, na szczęście, a pan Krzysztof powinien chyba już przestać. Obwozić może swoje starsze filmy, opowiadać o nich, bo to na pewno będzie z ogromnym pożytkiem dla młodych widzów. O, może tak. Okay. To byłby mój ten największy gniot roku, niestety. To ja jeszcze mam kilka, bo mam na przykład Herkulesa z rokiem. Mam I, Frankenstein, który myślałem, że jest żartem, ale faktycznie się pojawił ten film. Dracula, zdaje się, też był w tym klimacie. Tak. Mam Sabotaż z Arnim, który był absolutnie koszmarny. Nie wiem, jak ten film w ogóle powstał. Mam wrażenie, że ktoś... Straszny film. Jeszcze nie wiem, czy oglądałeś ten film. W ogóle miał całkiem inaczej wyglądać. Całkiem go pocieli. Sabotaż? Także... Nie, absolutnie no, nie. No, tam w ogóle ludzie umierali, ale później ich tam doklejali. Nie, w ogóle jakiś koszmar. Nie dość, że to wyglądało źle, to jeszcze to, co się działo za tym filmem, to już w ogóle jakiś dramat. Tam w nim gra, zdaje się, dobrze mówię, Olivia Williams? Jak ona... Tak. To jest, wyobraź sobie, była dziewczyna pana marszałka Radka Sikorskiego. Ja cię nie pierdzielę. Taka ciekawostka, no. No. Co jeszcze mam tutaj u siebie? Mam Need for Speed, który był absolutnie... O nie, Need for Speed to jest klasyczny przykład takiego guilty pleasure mojego. To jest film, którego mam świadomość, że jest okropny. Nie, żadne guilty pleasure tam nie było, bo uwielbiam motoryzację. No i nie mam kupił cię ten film. Z marką Need for Speed. Lubię Arona Pola, ale lubię go tylko w tym serialu Breaking Bad, bo poza nim mam wrażenie, że gość w ogóle nie potrafi grać. I reszta w tym filmie to jest po prostu
dramat, i teksty, i to, co się dzieje. No jasne, cała intryga jest absurdalna. To, że gdzie ktoś wisi na dachu z majtkami, później nie. To, że ktoś jedzie przez Stany przez 48 godzin i nikt go nie ściga tak naprawdę, poza jakimiś detalami, prawda? Ktoś poszukiwany listem gończym. Z helikopterem za łańcuchy leci. Nie, po prostu było tak złe, że... Imogen Poots, która momentami robi za inteligentka, momentami za głupią blondynkę, też pogubiona gdzieś w tej roli żeńskiej. Wszystko się zgodza, ale ja uwielbiam ten film za sceny motoryzacyjne. No, nie podobały ci się? Ale ich tam nie było tak dużo i tak by fajnych. Kurczę, no. One są... Nie wiem, one są w całości w zasadzie bez CGI nakręcone. To jest wszystko na żywych samochodach. Na żywych makietach samochodów. No nie? Tak, bo tak, tak, oczywiście, że nie było budżetu, żeby zniszczyć. Było takie, że zróbmy mega drogie samochody i je po prostu rozwalmy, wiesz, w każdej możliwej scenie. To był jakiś taki ich, wiesz, ich plan. Ale cała historia, która jest oparta na tym, że gość ratuje garaż, w sensie tam jakiś mechaniczny, nie? Taki swój. I ratuje go poprzez jazdę, wiesz, piracką przez pół Stanów Zjednoczonych. Nie, no ja po prostu nie byłem w stanie patrzeć nawet pełna na to. Zgoda, wyłączałem mózg w scenach dialogowych i zamykałem oczy, otwierałem na scenach pościgów i jako człowiek, który sobie ceni warstwę wizualną w filmach bardzo, no byłem strasznie, bardzo usatysfakcjonowany tym z obrazkową stroną. Szczególnie w 3D, gdzie było dużo ujęć z kokpitu. Było, także no tak. Bronię tego filmu, ale powtarzam, jest głupi jak but. Nie, no nie jestem w stanie, wiesz, ocenić filmu, wiesz. Nie umiesz oderwać takiego, rozumiem, jakiegoś elementu. No okay. Ale najgorszy, największy stolec, najbardziej, uwaga, najgorsza rzecz, jaką widziałem. Głupi i głupszy 2. Po prostu byłem... tak zły, zniesmaczony, oburzony i jeszcze kilka innych, wiesz, po tym filmie, że to się w pale nie mieści. W ogóle nie powinno nigdy powstać. Nigdy. To była fajna komedia w latach 90., gdzie powstawały tego typu rzeczy, tam dicks and fart jokes, to było śmieszne. Ale to właśnie. Myślisz, że myśmy się zestarzali, czy to... Nie, zestarzał się w ogóle, wiesz, styl takich filmów. On już nie ma miejsca w ogóle w kinach. A dwa, że historia jest w ogóle beznadziejna, jest źle zagrany, już nie jest tak śmieszny. Może jeszcze Jim Carrey, powiedzmy trochę, bo on wygląda jak idiota i zawsze będzie wyglądał jak idiota. Ale Jeff Daniels po tym serialu, po Newsroom, po prostu nie pasuje tam totalnie. I nie potrafi już grać takiego głupka, nawet jakby chciał. Straszny film. Absolutnie straszny i te takie... Nie mam nic absolutnie dobrego do powiedzenia o tym filmie. No powiem ci, że nie spodziewałem się, że aż tak krytycznie. Po zwiastunach szczególnie. Odbiór był umiarkowanie pozytywny chyba po zwiastunach. Czy nie? Tak, bo jedzie na marce, nie? Wszyscy lubią głupiego i głupszego, bo to jest taki film kultowy, gdzie wszyscy oglądali gdzieś tam te 20-15 lat temu. Ale to jest po prostu absolutny koszmar. Koszmar. Czyli jednogłośnie dwóm filmom przyznajemy tytuły Stolca Roku. To jest Głupi i Głupszy bardziej w Polsce. Bardziej, właśnie. Taki jest podtytuł oficjalny. Nie no, wierzę. I Obce Ciało pana Krzysztofa Zanussiego. Okay. Tego nie polecamy. No okej. Okay. Jest pełna zgoda. Pełna zgoda. I tak sobie właśnie dość przydługawo przelecieliśmy przez całą panoramę 2014 roku, zahaczając nieco Polski 2015, ale to myślę, że z korzyścią dla tych, którzy jeszcze filmów niektórych, które do Polski dopiero wejdą, nie widzieli, a posłuchają sobie już o nich teraz. Dzięki dla wszystkich tych, którzy dotrwali do końca nagrania. Przepraszamy za wszystko, znaczy ja przepraszam za ewentualne niedogodności w związku ze słuchaniem mnie, ale to jest absolutny debiut, więc mam nadzieję, że z każdym nagraniem będzie tylko lepiej. Dziękuję tu Wojtkowi za to, że dzielnie wspierał, w zasadzie prowadził i moderował ten panel. I to będzie w zasadzie koniec tego nagrania, a pojawi się jeszcze kolejna część, w której skoncentrujemy się na tym, na co czekamy, na tym, co wydaje się nam, że w tym obecnym już roku najbardziej nas zachwyci, ale Wojtek również będzie w szklanej kuli niczym Wróżbita Maciej przewidywał, które filmy na koniec roku będą kandydowały do miana Stolca 2015 tymczasem. Tymczasem dziękujemy i
do usłyszenia. To był pierwszy, a w zasadzie zerowy odcinek podcastu After the Credits. Do usłyszenia.